Dziś w programie o miejscach, gdzie historia jest na wyciągnięcie ręki. O rzeźbach obrazujących dramat więźniów obozu w Treblince. Powiemy także o konsekwencjach układu Ribbentrop-Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939 roku. Przystanek Historia to wyjątkowe miejsce, gdzie każdy zainteresowany historią może się zatrzymać i znaleźć coś dla siebie. Konferencje naukowe, wykłady, promocje książek, wystawy to tylko niektóre z propozycji, jakie Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje z myślą o osobach zainteresowanych historią współczesną. Miejscem, gdzie można podyskutować na tematy historyczne, są przystanki Historia. Dziś w kraju działa ich kilkanaście. Otwierane są także za granicą. Charakter tych przystanków Historia poza granicami jest nieco inny. Jeżeli w kraju adresatem jest każda osoba, która interesuje się historią, są one otwarte, to poza granicami odbiorcą jest młodzież w polskich szkołach, które funkcjonują w tamtych miastach, czy to w Wilnie, czy w Lwowie, na Zaolziu, w Brukseli, w Nowym Jorku, Chicago, Żytomierzu. Pierwszy przystanek Historia, jeszcze jako sala konferencyjno-wystawiennicza, powstał w Warszawie w 2006 roku, kiedy prezesem IPN był profesor Janusz Kurtyka. Pierwszy przystanek Historia w Warszawie to miejsce szczególne. Działa autonomicznie. Myślę, że to jest miejsce, gdzie bez przerwy odbywają się spotkania, zajęcia. Jak liczyliśmy w ciągu roku, to jest ponad 500 różnych spotkań. Mamy tutaj trzy sale. Niekiedy jest tak, że w trzech salach równocześnie odbywają się nasze przedsięwzięcia, czy dyskusje, czy promocje książek, czy warsztaty dla uczniów, dla nauczycieli. Przystanek przy Marszałkowskiej jest takim naszym oknem wystawowym, w którym prezentujemy naszą aktywność, aktywność Instytutu Pamięci Narodowej. Przystanek Historia działa także w internecie. Adresatem są ludzie dojrzali, którzy interesują się historią. Te treści, które są tam zawarte, mają charakter naukowy, popularno-naukowy dla dojrzałego odbiorcy zainteresowanego historią, ale też pod tą marką Przystanek Historia przecież mamy program telewizyjny i radiowy. W lutym 1940 roku rozpoczęła się pierwsza deportacja ludności polskiej w głąb Rosji. Była to jedna z konsekwencji ataku Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku. Jaka jest geneza tych wydarzeń? W 1932 roku marszałek Józef Piłsudski doprowadził do podpisania układu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, a dwa lata później deklaracji o nieagresji z Niemcami. Po jego śmierci w 1935 roku politykę równowagi, czyli podtrzymywania dobrych stosunków z Berlinem i Moskwą, kontynuował minister spraw zagranicznych Józef Beck. Ten stan trwał do 1939 roku, kiedy to relacje naszych sąsiadów zacieśniły się. Podstawowym problemem, z którymi się zderzyła polska dyplomacja i polskie władze, była próba porozumienia się między dwoma wielkimi sąsiadami. Po dyskusjach i tajnych pertraktacjach Związek Sowiecki i III Rzesza w dniu 23 sierpnia 1939 roku podpisały pakt zwany paktem od sygnatariuszy Ribbentrop-Mołotow, a na świecie czasami bardziej znany jako pakt Hitler-Stalin. Pakt ten składał się z dwóch części. Pierwsza część oficjalna sprawiała wrażenie niegroźnej. Mówiono tylko o tym, że obydwie strony wyrzekają się przemocy i agresji we wzajemnych relacjach.
Z tym, że pamiętajmy, Rosja nie miała granicy wspólnej z Niemcami. W związku z tym jeszcze groźniejszy był dla władz polskich tajny protokół, który był załącznikiem do tegoż paktu, który zakładał definitywny tak naprawdę podział Europy Środkowej, przede wszystkim Polski, Besarabii, a także krajów bałtyckich. Następstwem paktu Ribbentrop-Mołotow było uderzenie Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Jak dziś wiadomo, strona niemiecka już bardzo szybko po uderzeniu na Polskę zaczęła naciskać na Sowietów, żeby również uderzyli na Polskę z drugiej strony, chcąc, ażeby Niemcy rozwiązali problem walk zbrojnych na terenie Polski i przede wszystkim zniszczyli większą ilość wojsk polskich. W nocy z 16 na 17 do Narodowego Komisariatu Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Polski w Moskwie, Wacław Grzybowski. Spotkał się tam nie z samym szefem komisariatu, a z jego zastępcą, z Władimirem Patiomkinem, który wręczył mu i odczytał notę w języku francuskim, która głosiła, że ponieważ państwo polskie przestało istnieć, Warszawa już nie pełni funkcji stolicy, a rząd polski zbiegł za granicę, w związku z tym władze sowieckie stwierdziły, że Polski i Związku Sowieckiego już nie obowiązują żadne wcześniejsze układy i w związku z tym wojska sowieckie wkroczyły na tereny polskie, ażeby, jak twierdzono, zabezpieczyć byt mniejszości narodowościowych Ukraińców i Białorusinów. Ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia tej noty i po powrocie do ambasady bardzo szybko przetelegrafował jej treść ministrowi Beckowi. W następnym dniu złożył uroczysty sprzeciw i protest przeciwko działaniu władz sowieckich, ale oczywiście to nie miało już żadnego wpływu. Uderzać o świcie 17. nakazywała datowana na 14 września 1939 roku tajna dyrektywa numer 16634. W niedzielny wczesny ranek między godziną 4 a 5 17 września 1939 roku ze strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza zaczęły spływać meldunki o ataku wojsk sowieckich. Przypomnijmy, że w tym czasie na granicy wschodniej stały bardzo słabe siły, kilkanaście batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza przede wszystkim, nieliczne oddziały wojskowe. Większość sił została wcześniej przerzucona na front zachodni, gdzie brała udział w walkach z Niemcami. Sowieci bardzo szybko internowali żołnierzy polskich, osadzili ich w obozach, a następnie poddali bardzo rygorystycznej selekcji. Prostych żołnierzy w większości zwolniono, kadrę oficerską zatrzymano. Co ciekawe, zatrzymano również szeregowych policjantów. Dyplomacja polska oczekiwała, że w momencie napaści Sowietów na Polskę odezwą się nasi sojusznicy, przede wszystkim Francja i Wielka Brytania. Wielka Brytania co prawda wystosowała protest do władz sowieckich, ale Francja tylko i wyłącznie ograniczyła się do skierowania zapytania z prośbą o wyjaśnienie tego incydentu do ambasadora sowieckiego w Paryżu, Suryca. Konsekwencją uderzenia sowieckiego na Polskę było przede wszystkim sowietyzacja ziem wschodnich. Wszystkie 7 województw kresowych zostały poddane bardzo brutalnej sowietyzacji, która zakładała z jednej strony wcielenie tych ziem do Związku Sowieckiego, narzucenia obywatelstwa wszystkim obywatelom polskim, obywatelstwa sowieckiego, a także fizyczną likwidację 21 tysięcy jeńców, przede wszystkim oficerów, a także szeregowych policji państwowej. Po internowaniu większości oddziałów polskich na wschodzie, w dniu 28 września Niemcy i Sowieci podpisali kolejny pakt, kolejny układ zwany Układem o Przyjaźni i o Granicach. I tu zastosowano pewną korektę linii granicznej między dwoma państwami, czyli de facto linii, jak się mówi, czwartego rozbioru Polski. W rzeczywistości tak zwane pierwsze wyzwolenie narodów Białorusi i Ukrainy stało się pierwszą okupacją ziem polskich zajętych na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow przez Związek Sowiecki w 1939 roku. Czwarty rozbiór Polski był de facto rozbiorem Europy. W Centrum Edukacyjnym IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie prezentowana jest wystawa Obraz Treblinki w oczach Samuela Wilenberga. Rzeźby trafiły do Polski z Tel Awiwu dzięki współpracy IPN oraz żony zmarłego Samuela, Ady Wilenberg. Na wystawie prezentowanych jest 15 rzeźb Samuela Wilenberga, polskiego Żyda walczącego w 1939 roku z Sowietami jako ochotnik w szeregach Wojska Polskiego, więźnia obozu zagłady w Treblince, uczestnika Powstania Warszawskiego w batalionie Armii Krajowej Ruczaj.
Rzeźby przedstawiają dramatyczne sceny z historii niemieckiego obozu zagłady w Treblince, między innymi bunt więźniów, który wybuchł 2 sierpnia 1943 roku i w którym uczestniczył 20-letni wówczas Willenberg, czy też rzeźba Ruth Dorfman, dziewczyny, z którą rozmawiał tuż przed jej wejściem do komory gazowej. Autor tych rzeźb, Samuel Willenberg, wypełniał testament współwięźniów, którzy prosili go o to, żeby, jak przeżyje, opowiedział światu, opowiedział o tej rzeczywistości piekła na ziemi, gdy wydawało się, że zło zatriumfowało. Ale on był tym, który się nie poddał. Wraz z innymi więźniami chwycił za broń, aby zawalczyć o godną śmierć. Ale on przeżył. Przeżył po to, aby dać świadectwo. Wystawa została przygotowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Po Warszawie rzeźby będą prezentowane w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Szczecinie. Mój mąż postanowił, że nie dosyć, że napisał książkę, nie dosyć, że jedziemy z młodzieżą ciągle, nie dosyć, że zrobiono nim tyle filmów. On chce jeszcze coś zrobić, że tak powiem, żeby to było, stanęło w Treblince, bo jego marzeniem było zawsze, żeby w Treblince powstało muzeum. I nad tym my pracujemy już dużo lat, teraz nareszcie to się zaczyna ruszać, ale my o tym mówimy już chyba z 10 lat. Bo my, jak jeździliśmy z młodzieżą, to widzieliśmy, jak trudno jest na tym pustym polu opowiadać o tym, co się w Treblince dzieje. Także to było jego marzenie, niestety nie dożył, ale może teraz to się ruszy. Serwis internetowy przystanekhistoria.pl, cyfrowy serwis internetowy Instytutu Pamięci Narodowej, w zasadzie codziennie zachęca do przeczytania nowych artykułów dotyczących historii Polski i Polaków w XX wieku. Z uwagi na 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, chcielibyśmy naszym czytelnikom zaproponować 3 niezwykle ciekawe naszym zdaniem artykuły. 2 z nich, przygotowane przez pana prokuratora Łukasza Gramzę, dotyczą śledztwa prowadzonego w sprawie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i zawierają ciekawe, nowe ustalenia dotyczące prowadzonego postępowania karnego. 3 artykuł, który chcielibyśmy Państwu zaproponować, to artykuł pani dr Martyny Grąckiej-Ryjak o pierwszym transporcie więźniów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ten transport odbył się 14 czerwca 1940 roku i był to transport więźniów polskich z Tarnowa kierowanych do obozu Auschwitz pod Krakowem. Lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznego zaślubienia odrodzonej Rzeczypospolitej z Bałtykiem. Wrzucając do morza platynowy pierścień powiedział: teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj dotrzeć wszędzie pod znakiem Orła Białego. Cały świat stoi mu otworem. Z okazji stulecia tych wydarzeń oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zaprasza 10 lutego do Pucka. Na Starym Rynku 16 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa Antoniego Miotka, puckiego działacza niepodległościowego, kulturalnego i społecznego. W pobliżu miejsca, gdzie odbyły się uroczystości z 1920 roku, będzie zaprezentowana tablica edukacyjna przypominająca te wydarzenia. Obchodom będą towarzyszyć okolicznościowe wystawy i warsztaty edukacyjne. Przygotowano także wpinki z odznaką pamiątkową Frontu Pomorskiego i biało-czerwone opaski odblaskowe z logotypem zaślubin Polski z morzem.